Zaczyna się coraz bardziej ściemniać. Zaraz będzie naprawdę ciemno. Ja jeszcze muszę dla was ten odcineczek zmontować. Dajemy mu. Dajmy mu trochę do pieca, kurwa, bo się zimno robi. Jedziemy, kurwa. Gniemy ku zachodowi słońca. Jadę się jeszcze przejechać, bo dzisiaj odrąbałem, pełno pracy miałem przy drzewie. Troszeczkę się powoziło kładem. No na razie traktora jeszcze nie ma, więc wożę kładem wszystko. Trochę trzeba będzie się więcej umordować, no ale podwożę to oczywiście. Kład już, no normalnie ostatnie zipnięcia są. Nie chciałem tego nagrywać, bo to nawet szkoda było kamerkę brać ze sobą. Popróbujemy troszeczkę dzisiaj w dzisiejszym odcinku na kole. Ogólnie z takim założeniem pojechałem, żeby sobie to odświeżyć. Takie, jak to mówią, wolne wheelie. Mam nadzieję, że widać coś. Dałem kamerkę trochę niżej, tak żeby więcej motora było widać, bo tak czy inaczej chyba przede mnie, gdzie jadę, też widać, więc ładujemy trochę na koło i spróbuję odświeżyć, bo dawno nie jeździłem motorem. Dawno nie jeździłem motorem i dlatego są teraz takie cyrki, że coś mi nie wychodzi ta jazda. Popróbujemy, zobaczymy za którym razem się uda. A wierzcie mi, ja w ogóle nie umiem jeździć na kole, więc dla kogoś to może być śmieszne to co ja robię, ale nie każdy musi wszystko umieć od razu, nie? Kurde. O! Przeważyło mnie w tamtą stronę i już nie podratowałem się. Na razie z jedną nogą. Albo spróbujemy z dwoma, może będę miał większą kontrolę. Wtedy, nie? Jak myślicie? Spróbujemy z dwoma nogami. Zjedziemy z góreczki. To jest taka dosłownie minimalna góreczka. Ale już było ok w miarę, nie? To jest właśnie to, że się trenowałem. Zaczęło mi to troszeczkę wychodzić, jak widzieliście w tych filmikach z Willy. W takim odcinku, można powiedzieć, specjalnym, co tam zrobiłem z podkładem muzycznym. No nawet mi to wychodziło. Ale no niestety przerwałem potem. Można powiedzieć, że od tego momentu już tak, kurde, prawie nie jeździłem na motorze, coraz mniej. A potem była dość taka spora przerwa. Wiem, że nim szybciej, tym łatwiej się jedzie na wheelie, a ja się chcę na przekór nauczyć wolno. Bo to jest o wiele, można powiedzieć, że takie, wyluzujemy, takie wolne wheelie, według mnie przynajmniej osobiście, jest takie bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej mi się to podoba. Jak ktoś tak po prostu powolutku jedzie na tym kole i pokazuje, że ma pełną kontrolę nad motocyklem, bo nim jedziecie szybciej, przy większych prędkościach jest łatwiej, ale za to jak popełnicie błąd, o wiele bardziej to boli. A ja lubię właśnie tak, powiem wam, no według mnie jest bezpieczniej uczyć się wolnego wheelie, tak wam powiem. Nie wiem, zobaczymy jak ja się nauczę, jak to będzie. Na razie wiecie, widzicie jak to jest. O kurde. Muszę troszeczkę. Muszę deczko podciągnąć. Deczko podciągnąć linkę. Kontra mi się zrąbała, widzę. Ale to od jakiegoś rowera albo od czegoś podejdzie, więc wymienię sobie ewentualnie tą kontrę. Od skutera albo czegoś. Bo po prostu jak trzymam na jednym paluszku, to mi lekko sprzęgło ciągło już, nie? Zobaczymy teraz. O, było dobrze, było dobrze. Już czułem ten moment idealnego balansu. O kurde. A
damy dwójkę i strzelimy lekko ze sprzęgła, powinno być łatwiej. Nie powinna być taka duża prędkość. O, kurde. Ojej, przeważa mnie. Przeważa mnie cały czas w jedną stronę, nie wiem czemu. Spróbujemy jeszcze raz. Nie wiem czemu mnie przeważa w jedną stronę. Coś robię źle. Albo źle się ustawiam, albo coś. No, po prostu ciężko jest mi nauczyć się. No będziecie widzieć ogólnie teraz, jak ja się będę uczył tego wheelie. Niektórzy to moment opanują, a niektórzy tacy jak ja... O, luz mi zaszedł. Niektórzy tacy jak ja to będą o to trenować z rok. Nie no, wiecie, mam dużo lat, dużo jeździłem na motorze, ale nigdy się na kole nie uczyłem jeździć. Jeździłem bezpiecznie zawsze. Ach, za bardzo mi się rozpędził. O, elegancko, z hamulcem. Jeszcze raz. Hop. Chcę spróbować tak, żeby było na wolnych obrotach, TTR-ka sama jechała. O, było fajnie, tylko ją przydławiło. Na duży piotr. O, momencik, jeszcze raz. Jeszcze raz. Uwaga, i op. Hop. Daj mu, synek, kurwa. Pojedziemy na równiejszy. Bo tu też jest taki asfalt po skosie, może dlatego. No, coś mnie ściąga do wojennej strony. Coś mi nie wychodzi. Nie będzie nic z tego. Jak tak, panie, będziesz robił, nie będzie nic z tego. Muszę się nauczyć, kurde, na tym kole jeździć. Przy niższych prędkościach. Nie do perfekcji może. Nie może do perfekcji, ale chciałbym się nauczyć po prostu. Jak się nauczę, powiem wam tak. Jak się nauczę na tym kole jeździć, to ja będę chyba zapierdzielał cały czas. Aż opanuje to, kurde. Aż to opanuje wreszcie. Będziemy trenować, teraz mam wolne, więc będziemy trenować do końca tygodnia. O! Mało. Hop. O! Jest, czuję to. O! Kurde, czułem to. O, to jest to. To jest to, kurde. Zaczynam się czuwać. Hops. O. Tylko mnie ściąga mnie cały czas w jedną stronę. Nie wiem, może podświadomie się przechylam w tamtą stronę, dlatego mi cały czas w tamtą stronę ściąga. O, teraz drugą, za bardzo. Spróbujemy teraz dwójeczki. No i widzicie, cały czas w tą jedną stronę mnie ściąga. Nie wiem. Motor na pewno nie jest krzywy, bo lecę bez trzymania i mam idealną kontrolę, więc motor krzywy nie jest, nie? Mam idealną praktycznie kontrolę nad motocyklem, więc krzywy motor nie jest. Ale czemu mnie ściąga? Coś robi źle. Możecie mi podpowiedzieć w komentarzu, jak wy się uczyliście wheelie. Jak oczywiście ktoś opanował, a nie taki nowicjusz. Ale jakieś cenne rady chętnie przygarnę, może się szybciej przez to nauczę jeździć, nie? Równowaga, normalnie, czekaj, spróbuję z dwoma nogami teraz, bez hamulca. Spróbujemy z dwoma nogami. Nogami jest opanowane, ma. Dwoma nogami mam opanowane na terce prawie że idealnie. Nie perfekcyjnie, ale idealnie mam opanowane. Dwoma podpórkami. Muszę teraz, znaczy, z asekuracją na dwie nogi, nie? Ale,
ale nie mogę jakoś tak tej równowagi utrzymać. Spróbujemy jeszcze raz jedyneczką i wrzucimy dwie nogi na podnóżki. Uwaga. Hop. 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 Było to. Jeszcze jakby była zmiana biegów, to... Hop. 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 O, o. Jest coś, jest jakiś progres. O, tutaj widać, paliwko mi się wylało. Jakby jeszcze hamulec był na palec. TTR-ką powiem wam, że o wiele łatwiej się. O wiele łatwiej się na kole jedzie. Jak widzicie. Jestem dosłownie nowicjuszem, ale... Ale jest jakiś progres. Widzieliście, że coś to zaczyna wychodzić. Ale kapie paliwo, jest za duży pion. Musiałbym pływak troszeczkę... Troszeczkę pływak obniżyć, żeby mi się nie przelewał gaźnik. Bo się przelewa troszeczkę za bardzo. Ewentualnie jakiś... Bo ja tu więcej paliwa chyba rozleję na... O, trójka. Ja tu więcej paliwa rozleję na asfalt niż wyjeżdżę chyba dzisiaj. Uwaga i hop. Damy mu dwójkę. Chyba podświadomie się przychylam do motoru. Powinienem się trochę odchylić bardziej do tyłu. O! 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 Teraz było, tylko że mi się zaczęło ściągać. Hop! O! I hamulec, widzieliście? Podrzuciło mnie za bardzo i nawet nie myślałem o tym. Powiem wam, że nawet nie myślałem o tym. I automatycznie... Tak jakby pamięć ciała, nie? Sama noga mi... Poczułem, że jestem za wysoko przednim kołem i samo ciało tak jakby wcisnął mi hamulec. Tak podświadomie wcisnąłem ten hamulec. Powiem wam, że jest progres. Jest... Mogę powiedzieć, że... Szkoła... nauki wolnego wheelie z jedną nogą na hamulcu daje efekty. O, tak wam powiem. Jakbym troszeczkę słabiej ten hamulec nacisnął, to jeszcze bym więcej pojechał. Ale jak widzicie, zaczyna się coraz bardziej ściemniać. Zaraz będzie naprawdę ciemno. Ja jeszcze muszę dla was ten odcineczek smutować. Dajemy mu. Dajmy mu trochę do pieca, kurwa, bo się zimno robi. Jedziemy, kurwa! Oj, oj. No, nie będziemy się bawić. Od razu dwójeczka. Hop, hop. Na jedynce to już mnie nie przychyla przy podrywaniu na bok. Zaraz nie będzie możliwe nagrywanie GoPro ze względu na to, że już, jak widzicie na krajobraz, robi się różowo, czyli zaraz słoneczko zajdzie. A pieprzniemy jeszcze dwa razy albo trzy razy na dwójce, hops, zrobimy takie fajne. Dejmy mu do pieca jeszcze troszeczkę może, nie? Aż wywalę się i wtedy dopiero pojadę. Lecimy na kole, no hop!
musiałem odpuścić. Ale dobra, lecimy do domu, nie? Bujeczka i hop! Bardziej poderwiemy. Dobra, kończymy ten odcinek, bo już naprawdę ciemno się robi. Wrócimy tutaj jutro. Zobaczymy, jak jutro będzie mi szło. Mniej więcej tyle samo potrenujemy, więc nie będę teraz tutaj już hałasował. Do następnego odcinka. Na razie, trzymajcie się. Hej!